Na program zaprasza Bonimet, producent preparatu ziołowego Venobon Krem, wspomagającego krążenie żylne i głośniczkowe. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy bardzo krótkie pytanie. A brzmi ono, dlaczego puchną nogi? Obrzęki nóg mogą być spowodowane różnymi czynnikami, ale najczęściej są to trzy przyczyny. Ja o tych trzech przyczynach Państwu chcę powiedzieć. Pierwsza przyczyna to żylaki. Żylaki powodują najczęściej asymetryczne obrzęki nóg, czyli jedna jest bardziej niż druga obrzęknięta i żylaki możemy leczyć używając ziół oczywiście również. Takim surowcem najbardziej sztandarowym w przypadku żylaków jest ekstrakt z nasion kasztanowca. Można go stosować zarówno doustnie, jak i zewnętrznie. Do ustnie, jeżeli go stosujemy, no to warto go połączyć też z preparatami, które będą działały troszkę przeciwkrzepliwie. I takim surowcem zielarskim jest liść miorzębu japońskiego. Połączenie liścia miorzębu japońskiego i ekstratu kasztanowca, to jest, moim zdaniem, optymalne połączenie, ja używam już takiego preparatu w przypadku żelaków, jeżeli jest to sytuacja na przykład profilaktyki, czyli nie ma jakichś znacznych obrzęków, to wystarczy raz dziennie stosować takie połączenie. Ale gdy na przykład mamy do czynienia z sytuacją, iż dużo siedzimy, w domu, albo siedzimy przed komputerem w pracy, bądź też jest gorąco, albo gdy te czynniki się ze sobą łączą, wtedy nogi puchną bardziej i wtedy warto byłoby zastosować nawet dwa razy ten produkt. Yy, powiedziałem, że zewnętrznie, bo rzeczywiście kasztanowiec można stosować zewnętrznie wtedy już nie z miłożębem japońskim, ale dobrze go połączyć na przykład z y, oczarem wirginijskim, destylatem oczaru wirginijskiego, y, może być ruszczyk, y, olejki eteryczne, lawendowy, cyprysowy, y, kwiat y, nagietka, ekstrakt kwiatu nagietka. Y, nagietek nie jest takim typowym surowcem zielarskim stosowanym w żylakach, ale jako że w przypadku żylaków ta skóra, nie, jest taka troszkę jednak w stanie zapalnym często, więc warto tą, ten nagietek do tej receptury y, dołożyć. Y, to jest jakby pierwsza przyczyna. A jeszcze wrócę może do tej maści, y, którą ja używam po, z tych surowców. Y, ona jest też bardzo dobra y, do y, obrzęków drugiego rodzaju, czyli pourazowych. Y, to się również zdarza y, i jeżeli te obrzęki pourazowe wystąpią, no to, no to takie połączenie tych wszystkich surowców jest dobre. Można jeszcze tam ewentualnie pomyśleć o żywokoście, arnice, dziurawcu, to również takie urazowe bardziej zioła. Druga przyczyna to są obrzęki pochodzenia krążeniowego, ale chodzi o niewydolność serca. Jeżeli mamy niewydolność serca, właśnie niewydolność już problem choroby wątroby na przykład, to wtedy generalnie gromadziny w swoim ciele wodę nadmiar tej wody. Zwykle gromadzony jest w kończynach dolnych, i to jest taka charakterystyczna sytuacja, gdy na przykład mamy obrzęki w godzinach wieczornych, po długim, po długim dniu, a rano nóżki są szczuplutkie, nie obserwujemy niczego takiego. W przypadku takiego rodzaju obrzęków lepiej sprawdzają się surowce o działaniu moczopędnym, albo też surowce o działaniu wspomagającym serce. Jeżeli chodzi o działanie nasercowe, to tutaj przede wszystkim ekstrakt z kwiatostanu głogu, ekstrakt z liścia miłożębu, czyli znowu miłożęb japoński. I ja zazwyczaj zalecam podjęzykowe podawanie ekstraktu ze skórek ciemnych winogron i koenzym 10 którego z wiekiem w naszym organizmie jest coraz mniej i jego suplementacja jest po prostu potrzebna. Tak więc w zależności od tego, jaką mamy sytuację, jaka jest przyczyna tych obrzęków, to musimy użyć takich, takich właśnie surowców zielarskich. Nie na wszystkie obrzęki są te same surowce. Mamy też obrzęki jeszcze innego rodzaju, podłożu hormonalnym, ale to już jakby wykracza poza dzisiejsze spotkanie. Myślę, że spłynie pytanie, na które będę mógł odpowiedzieć, a będzie właśnie dotyczyło tego typu obrzęków. Sponsorem programu był Bonimet, producent preparatu ziołowego Venobon Krem, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe.